jeśli pan chce się naprawdę zmienić, to ma pan tylko dwie drogi. Albo zmienić stosunek do życia, zachowując tę samą pracę, albo tak jak ja, zmieniać pracę. A pan wie, ile razy ja zmieniam pracę, co? Zachowując ten sam stosunek do życia. Rozczarowałem szefa. O, jakże mi przykro. Hotel, w którym mieszkają ci wszyscy bogaci ludzie, którzy przyjeżdżają do Davos, a to taka panorama Davos. No niestety, ale miasto Davos mnie nie zaakceptowało. Zostałem nominowany do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Mój szef spodziewał się, że przyjedzie młody, gibki 20-latek, który będzie biegał po schodach po 3 stopnie z pierwszego parteru na 5. piętro. A tu niestety przyjechał 54-latek, który po schodach biegał nie będzie. No i szef się rozczarował. To po pierwsze. Po drugie primo, ultimo, okazało się, że na budowie obowiązuje język portugalski. Ja niestety po portugalsku nie mówię. W związku z tym, no, miałem problemy, żeby się z moim współpracownikiem porozumieć. Znaczy z dwoma, bo ja pracowałem z dwoma Portugalczykami i oni między sobą rozmawiali po portugalsku. A to, że ja nie rozumiem, to nikogo nie interesowało. To po drugie primo, a po trzecie primo ultimo. No, mój współpracownik okazał się człowiekiem, który żyje po to, żeby pracować. Ja nie żyję po to, żeby pracować. W związku z tym nie wytworzyła się pomiędzy nami nic porozumienia. No, więc biorąc te trzy składniki pod uwagę, to spowodowało, że zostałem nominowany do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Teraz tak, no szef nie chciał bezpośrednio mi powiedzieć, że jest mną rozczarowany. W związku z tym powiedział mi, no, że tu już jest mało pracy na tej budowie i że już dla mnie pracy nie ma. No, szef niepotrzebnie wysilał się na te kłamstewka, bo ja, no, nieraz już byłem zwolniany i jakoś to specjalnie na mnie wrażenia nie robi. Spływa to po mnie jak woda po kraczce. Teraz tak, agencja sprowadziła chłopaka z Polski, takiego młodego. No, obiecywali mu cuda wianki. Przeleciał samolotem. No, obiecywali mu, że go odbiorą z lotniska, że to, że tamto. Okazało się, że innego z lotniska nie odebrał, mieszkaniem
mieszkania mu nie załatwili. Mieszka gdzieś tam kątem u jakiegoś Słowaka. No i teraz agencja do mnie wyzwania, mnie naciska, kiedy ja to mieszkanie opuszczę, bo ten chłopak potrzebuje. No chwileczkę. Ja za mieszkanie płacę. Dlaczego mam opuszczać? Ja, bo tu mogę mieszkać teraz turystycznie 2 tygodnie, bo taką mam ochotę. A czy on by mógł tutaj już przyjechać? Jak to, czy by mógł przyjechać? Czyli ja już powiedziałem chyba 2 razy wyraźnie, że ja nie chcę z nikim mieszkać. Jak to, czy by mógł przyjechać? I opuszczę pokój, to przyjedzie. Bardzo, bardzo mi się to wszystko nie podoba. Telefon dzwoni cały czas. Więc gdzieś na pewno pojadę. Być może już od następnego poniedziałku. Bo mam taką w St. Gallen ofertę właśnie. Od następnego poniedziałku, od tego poniedziałku co będzie. Więc niestety będę się musiał znowu pakować i przemieścić w inne miejsce, czego najbardziej nie lubię, to pakowanie właśnie. Bo to, że muszę zmienić mieszkanie i tam, to jest żaden problem. Ale najbardziej nie lubię tego pakowania, ponieważ mam dość sporo rzeczy. No i trzeba to znosić, wynosić, pakować się do tych waliz. To jest najbardziej takie upierdliwe przy zmianie pracy. Więc jeśli ktoś wybiera się do pracy do Szwajcarii i dzwoni do niego agencja pracy tymczasowej, tak zwany temporer, i mówi mu, że ma pracę w Zurichu na rok, to nic nie znaczy. Bo praca na rok może się skończyć po tygodniu. No, jestem rozchwytywany. Dostałem 3 umowy naraz. Bo w 3 pracach naraz nie dam rady pracować. Więc wybrałem pracę, znaczy wybrałem umowę, która przyszła jako druga praca w kantonie Aarau. No więc w niedzielę. W niedzielę po kościele. Po uprzednim spakowaniu się jadę do kantonu Aarau. To jest około 170 km stąd. Środkowa Szwajcaria. No, wczoraj telefonów było bardzo dużo. Telefon czerwony. Podbijali się z ceną. Ile ci ten daje? Ja ci dam 2 franki więcej. Ja ci dam 35. Za chwilę już 37. Tak, tak. Głupich do roboty potrzeba. Tak, teraz się zaczynają telefony z pretensjami. A dlaczego ty nie wziąłeś mojej oferty, tylko wziąłeś tamtą? Ja ci już wszystko przygotowałem, ja ci już wszystko wysłałem. Dlaczego ty wziąłeś tamtą? Ja mówię, no dlaczego? No dlatego, że miałem za dużo ofert, no i nie mogę do 3 prac chodzić naraz. To wziąłem pierwszą, która przyszła, no. No dlatego, no. Teraz mam telefony z pretensjami. Dlaczego ja nie wziąłem w oferty tej, tylko wziąłem inną? Nie, no, wódkę muszę się napić, bo mnie tutaj zaczepię, nie! No i się narobiło. Przed chwilą miałem telefon od szefa tego gościa, z którym... No, kolejny telefon z ofertą pracy, tak, tak. Głupich do roboty trzeba. No ale co, bo zacząłem mówić.
Więc zadzwonił ten człowiek, szef człowieka, z którym rozmawiałem chwilę wcześniej, i powiedział mi mniej więcej tak, że oni dla mnie pracę szukali, oni wszystko mi przygotowali, oni znaleźli mi mieszkanie i pracę i tak dalej, i tak dalej. A ja wziąłem inną ofertę. I w związku z tym jestem w agencji na czarnej liście. Mam do nich nie dzwonić, nie wysyłać nic. Mam po prostu wszystko gesperrt, czyli pozamykane mam wszystko w tej agencji, bo nie wziąłem pracy od nich, tylko inną. Ja jak szukam pracy, to nie rozmawiam tylko z jedną agencją, czego oni nie potrafią zrozumieć. Jak ja bym rozmawiał tylko z jedną agencją, to ja bym pracy szukał miesiąc. Ja rozmawiam z kilkoma agencjami. Teraz często jest tak, miałem tak kilka razy, że mi dzwonią, że praca jest, że to, że tamto, i że zaraz do mnie zadzwonią, tylko jeszcze uzgodnią z klientem, i nagle kontakt się urywa. I koniec. I już nie mam żadnych wiadomości, co z tą pracą się stało, że nagle się nikt nie odzywa. Dlatego ja nie patrzę w ten sposób, że ktoś mi powiedział, że ma pracę, i ja już wszystkim innym odmawiam, bo już mi ktoś powiedział, że ma pracę. Ja czekam do momentu, kiedy mi przyśle umowę. Jak mi przyśle umowę, to, no to ja wtedy wiem, że ta praca jest na pewno. A ten wczoraj dzwonił, umowę przysłał dzisiaj rano. Ale dzisiaj rano dostałem dwie umowy na raz i zapowiedź, że trzecia niedługo nadejdzie. No więc co ja miałem zrobić? No musiałem wybrać z tych trzech jedną, prawda? No i teraz tak się stało, że agencja ma do mnie pretensje, że oni się starali, że oni mi wszystko przygotowywali, załatwiali, a ja wziąłem inną. Ja tłumaczę, no wziąłem tą, która była pierwsza. Nie ma, to ich nie interesuje to. Mam już tam pozamiatane. I to dzwoni do mnie z tymi pretensjami. Ja coś próbuję mu wytłumaczyć, ale nie, on mi przerywa i mówi: poczekaj, ja jeszcze nie skończyłem. Tak. Ale to nic. To nic. Bo jestem przekonany, ja już tak raz miałem. Jestem przekonany, że jeśli będą potrzebować człowieka i ja będę wolny, to będą ze mną rozmawiać. Ja już tak miałem kiedyś. Była taka firma Alpik. Już jej nie ma, w tej chwili się inaczej nazywa. Ja w tej firmie tam pracowałem. Pół roku na jednej budowie. No i zapowiedziano tydzień wcześniej, że w następnym tygodniu ta praca się już kończy. W związku z tą zapowiedzią dzień przed zakończeniem pracy włączyłem tak zwany luz. Niestety tak się wydarzyło wtedy, że jeden Polak ze Śląska, który tam pracował w biurze, był bardzo gorliwy i spacerując po budowie zauważył, że ja mam włączony luz. W związku z tym pobiegł do szefa i o wszystkim zameldował, po czym dostałem telefon od szefa, żeby wypisać sobie godziny
i przyjść do biura, to być może mi podpisze i mam już kończyć na dzisiaj pracę. No więc ja zrobiłem, tak, przyszedłem do biura, daję mu godziny, a on mi mówi, że w związku z tym, co się wydarzyło, to ja jestem w tej firmie na czarnej liście. I nigdy już nie będę u nich pracował. To było w lipcu chyba. Tak. To był albo czerwiec, albo lipiec. Natomiast we wrześniu zadzwonili do mnie, czy bym nie wszedł do pracy, bo mają pilną robotę i nie mają kim to zrobić. Także to, że on się na mnie obraził, to jeszcze nic nie znaczy. Po drugie w Szwajcarii, no, z agencji pracy jest dużo, więc nie ta, to inna. Biorąc pod uwagę to, co się w tej chwili dzieje, to widzę, że ofert pracy jest dość dużo. Więc, jak to mówią, w moim fachu nie ma strachu. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli film się podobał, to poproszę łapkę w górę. Zachęcam do komentowania i subskrybowania mojego kanału. Jednocześnie nieśmiało przypominam, że ja mam Patronite'a. Do widzenia. Myśmy widzieli ten film.